Witam serdecznie, zapraszam na rozmowę kontrolowaną, a dzisiaj naszym gościem jest kongresmen 5. dystryktu Mike Quigley. Congressman, thank you for being here. Thanks for having me. You took the office in 2009. Since the very beginning, zajął pan miejsce w Kongresie Stanów Zjednoczonych w 2009 roku. Od samego początku był pan bardzo aktywny, pracujący nad różnymi inicjatywami legislacyjnymi, które rozszerzałyby program Visa Waiver. Osobiście wezwał pan prezydenta Baracka Obamę, by włączył Polskę do programu ruchu bezwizowego. Dwa lata temu podczas ceremonii na cześć generała Kazimierza Pułaskiego razem z senatorem Markiem Kirkiem i kongresmenem Danem Lipińskim mówił pan, że ma nadzieję, iż przed kolejnym dniem Pułaskiego wizy zostaną zniesione. Lata mijają, a pan się nie zraża. Years passed and you seem not to be discouraged. Well, I'm a Cub fan, so I guess I'm naturally optimistic. Well, let's remember why this is important. It isn't just important to strengthen our friendship with our allies like Poland. This is very important to our country's economy. Jestem kibicem Cubs, więc z natury jestem optymistą. Tu nie tylko chodzi o wzmocnienie naszych sojuszy z krajami takimi jak Polska, to także ważne dla ekonomii naszego kraju. Turyści zagraniczni wydają trzykrotnie więcej pieniędzy niż krajowi. To ma znaczenie dla procesu tworzenia nowych miejsc pracy. Zmiana programu Visa Waiver to ważny czynnik dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Sumując, nasz kraj może być bezpieczniejszy. Tworzymy nowe miejsca pracy i polepszamy stosunki z sojusznikami. Myślałem, że mamy szansę na wprowadzenie tego prawa w poprzednim kongresie. Niestety niewielka grupa polityków prawego skrzydła źle zrozumiała ustawę i myśląc, że chodzi o sprawy imigracyjne, zablokowała dalszą dyskusję w Izbie Reprezentantów. Myślę, że większość kongresmenów i senatorów popiera tę ustawę. Obecnie jestem większym optymistą, gdyż tym razem inicjatywa opiera się na trzech elementach. Po pierwsze, zaprezentowaliśmy ustawę o reformie Visa Waiver jako osobny projekt, mający ponadpartyjne poparcie. Po drugie, prezydent Obama ujął sprawę reformy Visa Waiver w swoim projekcie zmiany prawa imigracyjnego w części dotyczącej bezpieczeństwa naszego kraju. Ta kwestia reformy imigracyjnej jest najważniejszą częścią tego projektu dla kongresmenów obu partii. Ponadto zostanie to zaprezentowane już po raz trzeci w tej sesji kongresu jako element prawa odnoszącego się do turystyki. Wszystkie trzy elementy są silnie popierane przez Izbę Handlową i przemysł turystyczny. Największe przeszkody, jakie napotkaliśmy w sprawie zmiany obecnie istniejącego prawa, wynikały z ignorancji i niewiedzy, czym reforma ma być. Musieliśmy więc przeprowadzić proces edukacji naszych kolegów, czym zmiana prawa ma być i jakie korzyści przyniesie dla naszego kraju. Czy oznacza to, że tym razem nie musimy obawiać się sprzeciwu grupy, o której pan wspomniał, polityków z prawego skrzydła? Well, I don't think that they can stop the bill this time. Nie sądzę, by tym razem mogli powstrzymać wprowadzenie ustawy. Myślę, że proces edukacji rozpocznie się od nich. W każdej demokracji proces zmiany prawa rozpoczyna się od wyborców. Zachęcam więc wszystkich wyborców amerykańskich na terenie całego kraju, by kontaktowali się ze swoimi kongresmenami i dali im do zrozumienia, że program ruchu bezwizowego jest ważny dla nich, dla kraju i dla relacji z Polską. You have traveled to Poland. You met the president Bronisław Komorowski. Odbył pan podróż do Polski w ubiegłym roku. W maju spotkał się pan z prezydentem Bronisławem Komorowskim, a całkiem niedawno z nowym polskim ambasadorem Ryszardem Schnepfem. Jakie odczucia odniósł pan po tych rozmowach? Czy wydają się rozczarowani tym, że ta sprawa nie została dotąd rozwiązana? Well, sure, and I was in Poland with Senator Kirk, working on visa waiver program legislation. As well as a missile defense system that we are concerned about. We met with a Byłem w Polsce razem z senatorem Kirkiem. Rozmawialiśmy nie tylko o ustawie związanej z programem Visa Waiver, ale także z systemem obrony rakietowej. Spotkaliśmy się z wieloma ludźmi z różnych dziedzin działalności, politykami, biznesmenami czy przedstawicielami Kościoła. Sprawa wiz była pierwszym tematem, jaki był poruszany. Spotkaliśmy się z kardynałem Dziwiszem w Krakowie i pierwszą rzeczą, o jaką zapytał, były wizy. Ze szczerością przeprosiłem ich w swoim imieniu. Ja to rozumiem i rozumiem ich frustrację, ale nie można rezygnować, poddawać się, a wręcz przeciwnie. Powinniśmy pracować jeszcze mocniej, szczególnie, że administracja, że prezydent popierają te wysiłki.
President of the United States so strongly in support of it. Wspomniał pan o reformie imigracyjnej. Jak daleko lub jak blisko jesteśmy uchwalenia nowych praw imigracyjnych? I'm very positive, and I wasn't my first 4 years in Congress. I was very skeptical of our ability to pass meaningful, comprehensive immigration reform. Jestem bardzo optymistycznie do tego nastawiony, ale muszę przyznać, że wcale nie byłem takim optymistą wcześniej. Bardzo sceptycznie podchodziłem do naszej zdolności osiągnięcia kompromisu w sprawie całościowej reformy prawa imigracyjnego. Podczas mojej pierwszej kadencji uchwaliliśmy w Izbie Reprezentantów Dream Act. To był dobry znak, ale ustawa nie zyskała poparcia w Senacie. Obecnie po raz pierwszy widzę poparcie obu partii dla reformy imigracyjnej. To ma kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa naszego kraju, ale także dla rozwoju gospodarczego. To byłby sygnał, że 11 czy 12 milionów osób może znaleźć się na drodze do uzyskania obywatelstwa. Może ostatnie wybory otworzyły oczy niektórym politykom po prawej stronie. Tak właśnie sądzę. Myślę, że zdali sobie sprawę z luki, jaka powstała pomiędzy wyborcami demokratycznymi i republikańskimi. Sądzę, że właśnie brak poparcia dla reformy imigracyjnej miało w tym zakresie szczególne znaczenie. Zarysowała się granica płci, dzięki czemu mam nadzieję, że będziemy mogli uzyskać kompromis w sprawach mających znaczenie dla kobiet. Wybory mają to do siebie, że budzą ludzi ze snu. Z tym mamy dokładnie do czynienia w przypadku reformy imigracyjnej. Debata dość szybko idzie naprzód w Senacie. Legislative body pretty quickly through the Senate. Is there a consensus? Czy wśród demokratów istnieje porozumienie, jeśli chodzi o podstawowe założenia reformy imigracyjnej? I think that the common themes that you hear about is securing our borders. Myślę, że głównym przesłaniem, o którym słyszymy, jest konieczność zabezpieczenia naszych granic i stworzenie drogi do uzyskania obywatelstwa dla nieudokumentowanych imigrantów. Co to oznacza? Otóż utwierdzenie w świadomości nawet takich rzeczy, jak możliwość zdobycia dodatkowych funduszy z podatków, które mogłyby posłużyć na zabezpieczenie takich programów jak Social Security czy Medicare. Like Medicare and Social Security into the future. W chwili obecnej mamy w Stanach Zjednoczonych ponad 11 milionów nieudokumentowanych imigrantów. Niektórzy z nich mogliby starać się o obywatelstwo amerykańskie, ale zapewne nie wszyscy. Co w takim razie zrobić z tymi pozostałymi? It's a very tough question. I mean, it has to do with the criteria that we establish right now on who will be eligible to move forward. To bardzo trudne pytanie i ma ono związek z kryteriami, które ustalamy w chwili obecnej. To wszystko ma związek ze spełnieniem warunków dobrego obywatela, upewnieniem się, że taka osoba płaci podatki, umie porozumieć się w języku angielskim, nie ma przeszłości kryminalnej. Ci, którzy tych warunków nie spełnią, tej szansy nie dostaną. Musimy dokładnie ustalić reguły w sposób przejrzysty i sprawiedliwy, ale najpierw chciałbym zobaczyć, co zostanie z pierwotnego projektu reformy imigracyjnej, ale chcę wszystkim przypomnieć, że moje biuro jest otwarte dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek problemy imigracyjne. Problem 11 czy 12 nieudokumentowanych imigrantów nie jest jedynym, jaki dotyczy imigracji. Jest wiele nowych elementów, którymi musimy się cały czas zajmować. Nie możemy czekać kolejnych lat i pozostawić ludzi w niepewności. Nuance issues that deal with immigration that we need to take care of all in one fell swoop. We can't wait another decade to leave those people in a lurch. Jest pan optymistą? Mogę powiedzieć, że jestem ogromnym optymistą, jeśli chodzi o całościową reformę imigracyjną. Część mojego optymizmu wynika z rezultatu ostatnich wyborów, na który zwróciłeś uwagę. Politycy otrzymali wiadomość i chcę przypomnieć moim kolegom z prawego skrzydła, że prezydent Ronald Reagan był ogromnym zwolennikiem zmian przepisów imigracyjnych i to on podpisał ustawę o amnestii. Most recently, Congress and the White House failed to reach an agreement on mandatory federal budget cuts. W ostatnim czasie Kongres i Biały Dom nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie federalnych cięć budżetowych, nazywanych sekwestracją. Co to oznacza w krótkim okresie czasu, zakładając, że jakiś kompromis uda się w dłuższej perspektywie czasu wypracować? 1 marca nie mieliśmy załamania rynku finansowego, więc mamy jakiś kryzys czy nie? Significant reaction from the financial market. So, do we have a crisis or not? Well, I think we have to understand what sequestration was all about. Most experts are acknowledging that it would take somewhere between
30 days and 6 months to, for it to start to have a pretty dramatic impact on our economy. For people who live in the Chicagoland area and in my 5th district, O'Hare Airport, po pierwsze, musimy zrozumieć, o co chodziło w sekwestracji. Większość ekspertów ocenia, że zajmie to od 30 dni do 6 miesięcy, by odczuć negatywne skutki ekonomiczne. Dla ludzi mieszkających w rejonie Chicago, w moim dystrykcie obejmującym lotnisko O'Hare, istnieje zagrożenie, że możemy stracić 1/3 lotów. Miałoby to dramatyczny skutek dla naszej ekonomii. Stracilibyśmy część etatów dla kontrolerów lotu, a co za tym idzie, pas startowy. Prawdopodobnie mielibyśmy do czynienia z efektem domina, gdyż skutki tego byłyby odczuwalne nie tylko dla samego lotniska, ale dla całego sektora turystycznego. Nie możemy sobie na to pozwolić. Ponadto sekwestracja wpływa negatywnie na nasze bezpieczeństwo, wojsko, opiekę zdrowotną, edukację, wszelkiego rodzaju programy, o których nawet nie myśleliśmy na co dzień. W ciągu 30 dni, gdy zaczniemy tracić pracowników, zorientujemy się, że czegoś brakuje. Ale to wcale nie musiało się stać. Sekwestracja miała być czymś na miarę miecza Demoklesa, trzymanym nad naszymi głowami. Nie mamy wyjścia, musimy działać. Ani demokraci, ani republikanie nie chcą, byśmy w pełni odczuli negatywne skutki, ale doprowadziliśmy do takiej sytuacji. Mogliśmy wypracować plan 10-letni kompleksowego obniżania deficytu budżetowego w granicach 4 miliardów dolarów w tak długim okresie czasu tak, by teraz nie miało to tak olbrzymiego wpływu na naszą wrażliwą gospodarkę. 10-year plan for meaningful deficit reduction somewhere in the $4 trillion range that is done thoughtfully and well planned through a 10-year basis that doesn't step on this now still fragile economic recovery. So what's your prediction? What could happen next? Could cuts remain? Jakie są pana przewidywania odnośnie tego, co stanie się dalej? Czy cięcia pozostaną, czy zostaną tymczasowo zniesione? Czy jest szansa na szersze porozumienie? Could they be temporarily lifted, or is there a chance for like broader deal? Well, I mean, the best case scenario is eventually we come to a long-term 10-year plan. And then we get back to business of authorizing, budgeting and appropriating. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie 10-letniego planu. Wtedy możemy zająć się innymi sprawami, jak odpowiednie rozłożenie budżetu, tak by najbardziej priorytetowe wydatki pozostały przez Kongres utrzymane. Najgorszy scenariusz wygląda w ten sposób, że nie robimy nic, a nasz wzrost gospodarczy zostaje gwałtownie zatrzymany. Najbardziej prawdopodobne jest jednak jakieś tymczasowe rozwiązanie, które rozwiąże połowę problemu. I z tego nie można być zadowolonym. Powinniśmy poświęcić czas na znalezienie czegoś, co będzie do końca przemyślane. Jeśli nawet oznacza to krótkoterminowe przełożenie wcześniejszych przepisów, które zapobiegną dalszej redukcji cięć, niech tak będzie. Musimy znaleźć złoty środek, który zapobiegnie negatywnemu oddziaływaniu na gospodarkę. Kilka dni temu usłyszeliśmy dobre wiadomości na temat wzrostu miejsc pracy. 40 miesiąc z rzędu możemy pochwalić się przyrostem nowych miejsc pracy i znajdujemy się znacznie poniżej 8-procentowego progu bezrobocia. And we're now well below 8% unemployment in this country. That's good news. To z pewnością dobra wiadomość, ale jest także inna dobra wiadomość, o którą chcę zapytać pana jako kibica Chicago Blackhawks. Jest pan pod wrażeniem ich gry? They are playing right now. And I'm not sure if everyone recognizes just how extraordinary this is. Nie jestem pewien, czy każdy zdaje sobie sprawę, jak wielką rzeczą to jest. Pobili rekord otwarcia sezonu, mając najdłuższą serię meczów bez porażki. To druga najdłuższa seria w historii NHL. Każdego wieczora martwię się tylko o zdrowie zawodników. Mam nadzieję, że nikt nie dozna kontuzji. Gdy awansują do playoffs i znów wygrają 16 meczów z rzędu, będziemy świętować zdobycie Pucharu Stanleya w Chicago. Słyszałem, że gra pan w hokeja. Tak, gram w hokeja, ale nie na takim poziomie, jak grają w United Center. To tak jak ludzie, którzy grają w golfa raz w tygodniu. Nie grają na poziomie Tigera Woodsa, ale gram dwa razy w tygodniu i bardzo to lubię. Dziękuję za wizytę w studiu. Cieszę się, że tutaj jestem i polecam się na przyszłość.